Werwer pod Piławą, czy też pod Dzierżoniowem na Rybaku pokazał, że jest zdolny, że jest zdeterminowany i że potrafi dowodzić. Siły pruskie, jak wspomniałem, to jest jakieś 8 tysięcy żołnierzy. Austriacy, którzy uderzają na siły Bewerna, mają przewagę co najmniej trzykrotną. Na dodatek jeszcze operują ze wszystkich stron, a więc mogą zaszkodzić mu dosyć istotnie. Bewern de facto nie bierze pod uwagę możliwości wycofania się. On bierze wycofanie się, to będzie ponownie blamasz w oczach króla. On będzie trwał na tych zburzach do końca, wierząc, bo chyba nic więcej mu nie pozostało, że Fryderyk przyjdzie na czas. Pomijając publikacje nieco propagandowe, gdzie Prusacy oczywiście byli odważni, dzielni i w ogóle niczego się nigdy nie bali, z publikacji z 1762, bo jest taka, proszę Państwa, na temat bitwy pod Dzierżoniowem, można wyczytać, że nawet dowódcy podlegli Bewernowi, w momencie, kiedy zostały jego oddziały otoczone, sugerowali, że trzeba się wycofać, odejść, zginąć posterunek. Uważali, że trzeba opuścić wzgórza Kilowskie. Bewern ponoć jako jedyny przeciwstawił się temu, powiedział, że mają walczyć, że to jest ich przyszłość, że nie uratują skóry, jeżeli odejdą spod Piła. Tak się też stało, proszę Państwa, wszyscy pozostali na miejscu, walczyli do końca. Bitwa była krwawa, choć krótka. Zaczęła się około godziny 16, skończyła się już całkowicie około 20. Pamiętajmy jeszcze, że w tej bitwie to nie jest tak, że cały czas się nas strzela, że są manewry wojskowe, więc nie był to wielki okres zmagań. I to zapewne spowodowało, że i wojska pruskie, i wojska austriackie miały tylko lub aż po około 1000 zabitych i rannych. Proszę Państwa, Bewern tu, w rejonie wzgórz Kilowskich, walczy, wierząc w nadejście króla. Fryderyk przebywa w Pieszycach, nie wie, w którą stronę uderzą Austriacy. Tu można dodać, że plan austriacki był dosyć sprytny, to znaczy oni wyszli od strony wzgórz Bielawskich i w każdej chwili mogli uderzyć albo na Bewerna, albo na Fryderyka. Fryderyk, będąc w Pieszycach, musiał się liczyć z tym, że główna siła austriacka pójdzie w jego stronę, stąd koło niego, w jego kwaterze stacjonowały znaczne siły pruskie. Stało się tak, że wojska austriackie uderzyły na Bewerna i wtedy Fryderyk mógł dopiero przerzucić siły spod Pieszyc do Dzierżoniowa. O, teraz ludzie przejdą wojska królewskie w stronę Dzierżoniowa. Sam król też będzie przechodził przez Dzierżoniów. I tu w kronikach dzierżoniowskich Państwo mogą wyczytać, jak to niezwykle opanowany, przechodząc w stronę działań bojowych, rozmawiał z mieszkańcami, pocieszał ich, dodawał im otuchę samym tym faktem, że był spokojny i wierzył w zwycięstwo. Proszę Państwa, Fryderyk z oddziałami pieszyckimi dotarł w rejon Dzierżoniowa. Pojawiła się tutaj jazda pruska. I tu, proszę Państwa, chyba toczone były walki nie mniej ważne niż w rejonie Rybaka. Powiedziałbym, że w historii wojskowości walki w tym rejonie są ważniejsze niż na samym wzniesieniu Rybaka. Tutaj oczywiście poświęcenie, męstwo, odwaga, wiara w przyjście, że król przyjdzie z pomocą, to tak. A tutaj doszło do zastosowania nowej zupełnie taktyki walki przez Fryderyka Wielkiego. Fryderyk Wielki w XVIII wieku jako pierwszy w ogóle stworzył artylerię. Mobilną artylerię konną. Oddziały kawalerii pruskiej szły na pomoc Bewernowi, miały oddziały artylerii konnej i ją wykorzystały. Jest to w sumie pierwsze doskonałe wykorzystanie wszystkich trzech rodzajów oddziałów. Pod Dzierżoniowem, chyba dlatego ta bitwa jest taka znana w historii wojskowości, udało się połączyć operacyjnie piechotę, kawalerię i artylerię konną do bardzo szybkiego uderzenia, skoordynowanego, bo to też jest ważne. Artyleria wcześniej była używana na polu bitwy, tylko nigdy w ten sposób, że jest nagle podciągana, ustawiana i ostrzeliwuje wroga. Wojska pruskie
które przybywają w rejon dzierżoniowa, przechodzą bardzo szybko do kontrataku. Na początku mamy tylko lekką jazdę. Lekka jazda uderza na dosyć silne ugrupowanie O'Donnella. Impet zderzenia jest na tyle istotny, że wywołuje wrażenie, wręcz zamieszanie w wojskach austriackich. Druga rzecz, która wywołuje zamieszanie w oddziałach austriackich, to jest użycie artylerii. Nikt nie spodziewał się tak szybko uderzenia artylerii pruskiej, stąd popłoch w oddziałach austriackich się wzmaga. No i ostatecznie przybywają też oddziały kirasjerów, ciężka jazda, za nimi również piechota. Całe lewe skrzydło Austriaków zaczyna się cofać. I proszę Państwa, to właściwie jest koniec bitwy. Jeżeli Austriacy zaczynają odchodzić z rejonu dzierżoniowa, czyli zwijają lewą flankę, Prusacy mogą w każdej chwili uderzyć na kolejne ugrupowania grupy austriackie. Głównodowodzący Dał postanawia odejść spod dzierżoniowa, zwrot zapada, pole bitwy pustoszeje, oddziały Bewerna mogą liczyć na wzmocnienie. Proszę Państwa, koniec bitwy.